Proszę Państwa, przechodzimy do procedowania druku numer 14. Druku numer 14, znowu numeracja, czyli 15 zestaw. To jest 15, tak jak nawet 15, w nowej numeracji 14. Jest to projekt zarządu, opinia Komisji Edukacji, Turystyki i Sportu. Tutaj również, proszę Państwa, mamy opinię Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych, jak i również Komisji Kultury. Proszę sobie dopisać do tego wniosku, gdzie jest opinia Komisji Kultury. Proszę Państwa, w sprawie korekty uchwały 21/342/12 odnośnie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe. W paragrafie pierwszym rezygnujemy z zadania priorytetowego wniosek 47 MOP Skolanie dla dzieci objętych pomocą MOP kwota 35 tysięcy złotych oraz wniosek nr 90 MOP Realizacja projektów socjalnych kwota 3 tysiące złotych. Następnie, proszę Państwa, w paragrafie drugim zmniejsza się środki przeznaczone na zadania. Wniosek nr 37C, imprezy i inicjatywy placówek oświatowych, zespół szkół ogólnokształcących sportowych o kwotę 2 tysiące złotych do kwoty 3 tysiące złotych. Wniosek nr 37D, zespół szkół ogólnokształcących sportowych nr 2 o kwotę 2 tysiące złotych, na zadanie pozostanie kwota 3 tysiące złotych. Wniosek nr 37E, zespół szkół ogólnokształcących integracyjnych nr 5 o kwotę 2 tysiące złotych, na zadanie pozostanie kwota 3 tysiące złotych. Wniosek nr 37F, zespół szkół ogólnokształcących nr 52 o kwotę 2 tysiące złotych, na zadanie pozostanie kwota 3 tysiące złotych. I wniosek nr 7, ośrodek imienia Cypriana Kamila Norwida, Nowogródzka Kronika Filmowa o kwotę 1,5 tysiąca złotych, na zadanie pozostanie kwota 1,5 tysiąca złotych. Proszę Państwa, z uwagi na to, że zadania zostały wskazane przez placówki, że nie zostaną zrealizowane przez operatorów. Chodzi tu o zadanie dotyczące MOPS. Ściągamy tą kwotę z naszych zadań priorytetowych. Robimy to z przykrością, ponieważ te kolonie dla dzieci objętych pomocą MOPS to naprawdę była bardzo duża pomoc dla tych dzieciaków, które wyjeżdżały przede wszystkim nad morze i w góry. I tutaj, proszę Państwa, przypominam, że na ostatniej sesji przedstawiałem Państwu podziękowania od tych dzieciaków, uśmiechnięte twarze, które odpoczywały nad morzem. I proszę Państwa, projekt numer, wniosek numer 50, ta realizacja projektów socjalnych, też zadanie, które jest realizowane przez MOPS odnośnie wydawania gazetki ich własnej na temat działań socjalnych, też musimy niestety ściągnąć. Jest to spowodowane tym, że w zakresie poszczególnych jednostek mają być realizowane tylko i wyłącznie zadania, które przynależą do tych jednostek statutowo. Te zadania były realizowane ponad działania ze względu na to, że mamy taki, a nie inny budżet. MOPS nie jest w stanie tych zadań zrealizować. To również, proszę Państwa, wpisuje się w zakres obcięcia środków priorytetowych, które dzielnica otrzymała. Na dzisiaj jest to kwota 470 tysięcy złotych. Nasz budżet był przygotowywany na kwotę 550 tysięcy złotych. Myśmy zostawili sobie pewną rezerwę w zakresie tego budżetu, no ale niestety okazało się, że ta rezerwa zniknęła, jak i również musimy jeszcze w tym zakresie, proszę Państwa, odjąć z tego budżetu 47 tysięcy 500 złotych. Z racji tego, że MOPS no, sam nam potwierdził, że rezygnuje z zadań, które są w paragrafie pierwszym, byliśmy zmuszeni wskazać inne zadania, które nie będą realizowane w pełnych środkach, które wskazaliśmy w naszej pierwszej uchwale. Tutaj, proszę Państwa, zrównujemy w zakresie paragrafu drugiego, jeżeli chodzi o zadania dla szkół, środki finansowe przeznaczone dla poszczególnych szkół, czyli dla gimnazjów i dla zespołów do kwoty 3 tysięcy złotych. Odejmujemy po 2 tysiące złotych z każdej ze szkoły. I proszę Państwa, również ściągamy środki finansowe z zadania Nowogródzka Kronika Filmowa. Ta kronika jest współfinansowana dodatkowo jeszcze przez Ministerstwo Kultury, jak i również, proszę Państwa, przez Województwo Małopolskie. Myślę, że tak to przyjęliśmy w zakresie działań w zarządzie. Jeżeli będzie to kwota znacząco osłabiająca budżet związany z wydawaniem kroniki, oczywiście musimy pamiętać, że ta kronika, proszę Państwa, jest
wydawana 2 razy w miesiącu, jak dobrze pamiętam, i ona, proszę Państwa, przede wszystkim skupia się na wszelkich imprezach, które są odbywane na terenie całej Nowej Kuty. Nawet kwota 3000 zł, którą planowaliśmy pierwotnie, nie zawsze jest wystarczająca do opracowania jednego odcinka Nowokuckiej kroniki filmowej. Ale jest to, proszę Państwa, takie działanie, które odbywa się już od wielu lat, no i powinno ono być też współfinansowane ze strony środków Rady Dzielnicy. Stąd jest ta propozycja pozostawienia tego 1500 zł na tym zadaniu. Również, proszę Państwa, w tym miejscu chciałem powiedzieć, że zagrożone mamy zadania związane z działaniami socjalnymi i działaniami społecznymi odnośnie dzieci niepełnosprawnych. Także już otrzymaliśmy pisma związane z tym, że te zadania mogą być niezrealizowane w przyszłym roku. Tutaj przygotowujemy nasze stanowisko i będziemy się starali jednak, aby te zadania były zrealizowane. One są realizowane wspólnie z innymi dzielnicami, bo z tych dzielnic pozostałych też te dzieci niepełnosprawne na przykład wyjeżdżają na wakacje dla dzieci niepełnosprawnych. Stąd będziemy tutaj o te zadania jeszcze walczyć, aby one jednak były zrealizowane w zakresie zadań społecznych, a nie odpuszczone przez miasto z uwagi na to, że mamy trudną sytuację budżetową. Nie wolno tutaj jednak rezygnować z tych zadań, które są związane z tymi osobami, które są najsłabsi i nie mogą sobie sami pomóc. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Dziękuję bardzo, nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały na druku nr 15? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy przyjęła projekt uchwały na druku nr 14.